Jak oceniacie osobę, którą już wiadomo, która będzie w nowej edycji? Bo chyba już mieliście okazję ją zobaczyć. Karolina dała się poznać jako bardzo, bardzo ciepła, interesująca i zaradna dziewczyna przede wszystkim. Ona w takich starych wyk jak nas potrafiła po 90 dniach praktycznie poruszyć i wzbudzić w nas pewne emocje, które nas tkwiły, nowe pomysły i tak naprawdę zabawę. Ja nie wiem, jak jej się to udało, ale takiego kopniaka ją nadała energii, to jest mistrzostwo świata. Ja przypuszczam, że to będzie najbardziej cenna osoba w Domu Wielkiego Brata w przyszłej edycji, bo nie dość, że potrafi fantastycznie myśleć, kombinować, to jeszcze ma cudowne serce. Ja mogę o Karolince powiedzieć tyle. Karolinka wchodząc, myślałem, że ja od razu wiedziałem, że to jest modelka. Policzka i to wszystko. I prawie byłem pewny, że jeszcze minutka, dwie i wyjdzie pani taka. Damula, nie. Ta dziewczyna ma naprawdę duże jaja. Także bójcie się, ludzie, bo jak będziecie sypiać z nią w pokoju, to jej facet może... Nie jej facet. Słuchajcie, Karolina jest piękną kobietą, fajną dziewczyną. Ja będę jej pierwszym kibicem.